kochani, z tej strony Estera. Dzisiaj witam was w kolejnym filmiku z serii Mierzymy i będziemy sobie mierzyć ubrania ze sklepu, który wy lubicie, bo zawsze ma dużo wyświetleń, więc podejrzewam, że musicie go lubić, skoro oglądacie. Ja też całkiem lubię, chociaż z tymi ubraniami bywa różnie, dużo trzeba odsyłać, ale czasami trafiają się takie perełki, że wow. Więc tutaj zostawiam wam namiary na mój Instagram. Jeżeli ta tematyka wam się podoba, to oczywiście łapka w górę. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to bardzo was zachęcam do tego, żebyście to zrobili, bo to mi bardzo pomaga w rozwoju kanału. I oczywiście motywuje do tego, żeby nagrywać więcej. No i teraz już przechodzę do pokazywania wam ubrań. Potrzebuję mój telefon, ponieważ tutaj mam ceny. Zanim przejdę do pokazywania wam ubrań, to chciałabym wam przypomnieć o stronie Letty Shops i o wtyczce Letty Shops, którą już pokazywałam wam jakiś czas temu. Jeżeli coś wam wpadnie w oko i będziecie sobie chciały zamówić jakieś ubranie, to dzięki tej aplikacji Letty Shops dostaniecie cashback, czyli zwrot części wydanych pieniędzy. Kliknijcie sobie w link, który znajdziecie dokładnie tutaj pod tym filmikiem, który oglądacie w opisie i zostaniecie przekierowani na stronę Letty Shops. Ja tu już akurat jestem zalogowana, ale może wyloguję się i pokażę wam. Zarejestrować możecie się w bardzo łatwy sposób przez maila lub jeszcze prościej przez swoje konto w mediach społecznościowych, Google lub Facebook. Ja rejestrowałam się, z tego co pamiętam, właśnie przez Facebooka i teraz zawsze loguję się też przez Facebooka. Ja już mam konto, więc kliknę sobie tutaj zaloguj się i loguję się przez Facebooka. Widzę, że tutaj mam zatwierdzony jakiś kolejny cashback. I tutaj od razu mam informacje na temat gorących ofert i na przykład widać, że cashback z AliExpress jest powiększony aż 5 razy, więc dostajecie nie 5% zwrotu, a 25% zwrotu w tym momencie. Ale co ważne, te oferty są ograniczone w czasie i jak widzicie, tutaj jeszcze jest dostępnych 976 takich właśnie cashbacków podwyższonych 5 razy, więc myślę, że warto sprawdzać sobie na bieżąco, które cashbacki są podwyższone. Tutaj na przykład na stronie Yum cashback jest podwyższony do 23%, czyli praktycznie też prawie 5 razy, a w drogerii Ezebra jest to aż 28%, czyli nawet więcej niż 5 razy. Myślę, że naprawdę z takiej oferty warto skorzystać, ale jak widzicie, w tym momencie tych ofert jest dostępnych tylko 38, więc warto przed zakupami zajrzeć sobie na tę stronkę, zobaczyć jakie promocje są dostępne, w jakim sklepie można zwiększyć cashback. O, teraz widzę, że w tym momencie dostępny jest Answer. Ja niedawno robiłam tam zakupy i jak widać teraz opłaciłyby się dużo, dużo bardziej. Więc naprawdę zachęcam was do takiego regularnego sprawdzania, jakie oferty są w danej chwili najwyższe i gdzie najbardziej opłaca się kupować. Zobaczcie, tutaj mamy nawet 32%. No i teraz wyszukajmy sobie może sklep Bonprix, bo to o nim jest dzisiejszy filmik, więc jeżeli będziecie sobie coś zamawiać z mojego polecenia, no to właśnie z tego sklepu. I tutaj cashback wynosi 4,25%, więc też całkiem nieźle. Tutaj mamy taki przycisk przejść do sklepu, więc przejdziemy sobie do sklepu. I już jest informacja, że cashback na bonprix.pl jest aktywny, więc możemy sobie spokojnie tutaj coś zamówić i na pewno dostaniemy te 4,25% wydanych pieniędzy z powrotem. Ja akurat dzisiaj nie zamawiam nic dla siebie, tylko dla chłopaków, więc wchodzę sobie tutaj w kategorię dziecko, chłopcy i szukam spodni dresowych, ponieważ bardzo lubię te spodnie dresowe z Bonprix. Są bardzo dobrej jakości, miałam już kilka par i wszystkie są naprawdę ok. Wpadły mi w oko te, więc sprawdzam, czy jest rozmiar, no i jest Bartka rozmiar, więc mogę je sobie od razu kupić. Widzę, że mam tu jakiś rabat, San 20. Zobaczymy, czy on tutaj zadziała na zamówienie o tej kwocie, bo jeżeli chodzi o wszelkie kody rabatowe, to możecie sobie spokojnie ich używać i cashback i tak dostaniecie, dlatego że jedno nie wyklucza drugiego. To niestety nie są produkty objęte promocją, więc no tym razem się nie uda. Dobra, trzeba zapłacić całość. Zamówienie złożone, mogę sobie teraz wrócić na stronę Letty Shops. No i za chwilę tutaj powinien pojawić mi się cashback. Zachęcam was również do pobrania wtyczki Letty Shops. Link do niej macie tutaj, też pod filmikiem. To jest wtyczka do przeglądarki i ja już mam ją zainstalowaną. Klikam sobie tutaj i mam do niej pełen dostęp. Tutaj mamy wszystkie sklepy, w których można kupować z cashbackiem. Tutaj jest wyszukiwarka sklepów.
Tu jeżeli sobie klikniemy na wszystkie sklepy, to zostaniemy przekierowani do strony, gdzie widzimy wszystkie sklepy i wszystkie właśnie te sklepy, w których jest promocja teraz podwyższona, są na samej górze. Jest to na przykład mój ulubiony AliExpress. Możemy sobie przejść na AliExpress bezpośrednio tutaj z tej strony. Informacja, że cashback jest aktywny. I tutaj mamy taką fajną opcję, że dzięki tej wtyczce możemy sobie sprawdzać, jak na przestrzeni czasu zmienia się cena danego przedmiotu. Kliknijmy na przykład sobie taki sweterek, bardzo ładny zresztą. O, widzę, że ja już tutaj mam informację, że zwrot gotówki został aktywowany. I jest tutaj też taka fajna opcja, którą widzicie tutaj w rogu tej wtyczki. Utwórz link zwrotu gotówki i dzięki temu linkowi, jeżeli go sobie wygenerujecie, to będziecie dostawać również zwrot gotówki za zakupy, które zostały jakby polecone przez Was, zakupione przy użyciu Waszego linku, więc no jest to też fajna opcja, żeby sobie dorobić troszkę pieniędzy. Czasami wiecie, jest tak, że na przykład koleżance coś się spodoba, co Wy macie i wtedy możecie właśnie wysłać jej taki link, poprosić, żeby kupiła przy użyciu tego linku, no i dostaniecie zwrot kolejnej gotówki. I tutaj w rogu mamy informacje na temat tego produktu i możemy sobie dokładnie sprawdzić, jak zmieniały się ceny tego produktu. Zobaczcie, 1 czerwca ten sweterek kosztował prawie aż $13, natomiast 27 maja $8,5, no jest duża różnica. Świetna opcja, jeżeli nie chcemy przepłacić. Teraz widzę, że on kosztuje 8,34, więc to będzie dobry moment, żeby go kupić właśnie w tym momencie. No zobaczcie, no różnica to jest $4,5, to jest naprawdę sporo kasy. Więc warto tutaj właśnie sprawdzać sobie, jak na przestrzeni czasu wyglądają te ceny, żeby po prostu nie przepłacić za coś. No dobra, ja już przechodzę do pokazywania Wam ubrań i jeszcze tylko przypominam, że oba linki zarówno do aplikacji, jak i do wtyczki Letty Shops macie tutaj w opisie pod filmikiem i możecie sobie kliknąć. Pierwsza rzecz to sukienka w prześlicznym różowym kolorze, jest naprawdę taka delikatna, zwiewna, dziewczęca. Nie wiem, czy aż tak nie za bardzo dziewczęca jak dla mnie, ale oczywiście zaraz przymierzę i sobie razem ocenimy. Piszcie w komentarzach, co powinnam zostawić, a co oddać i co Wy byście sobie zostawiły, albo co jest Waszą ulubioną rzeczą. No podyskutujmy sobie w tych komentarzach o tych ubraniach. Rozmiar to 36 i ona kosztowała 129,99. Ma odsłonięte ramiona, ja bardzo lubię odsłonięte ramiona. Tutaj są gumeczki. I zaraz Wam powiem, co to jest za materiał. Pewnie poliester. W ogóle oczywiście zostawiam Wam linki na dole do wszystkich ubrań. I jak zwykle mówię, że jeżeli jakaś rzecz Wam się podoba, a ona kosztuje sporo, tak jak na przykład ta sukienka, 129,99, myślę, że to jest dość dużo, 100% poliester rzeczywiście, to nie zniechęcajcie się tym. Kliknijcie sobie w ten link, ponieważ te ubrania często są przecenione i te ceny są, czasami zdarza się, że są już nawet wyższe w momencie, kiedy nagrywam filmik, ale często są przecenione, więc no nie sugerujcie się cenami, które ja Wam mówię. Ja oczywiście będę je mówić, żebyście wiedziały mniej więcej, ale może są niższe. Nie, no ta niestety słabo wygląda. Na takie wysokie dziewczyny z bardzo małym biustem będzie idealna, natomiast mi tutaj, myślę, że masakruje sylwetkę i ten kolor chyba też tak nie do końca dobrze wygląda. Wyglądałaby lepiej noszona z paskiem, ale nie, jakoś tak nie podoba mi się, słuchajcie, więc dlaczego zniknęły mi zdjęcia? Bo przesunęłam palce. Oh my god, IQ pawiana. Dobra, a tutaj mamy sukienkę, która była tania, kosztowała 44,99, ale niestety to może być problem, ponieważ ona jest w rozmiarze 32 i jeżeli wypada taka malutka, to ja się w nią nie zmieszczę w biuście oczywiście. No była przeceniona, ale nie wszystkie rozmiary były dostępne. Zmieszczę się, słuchajcie, zobaczcie tylko. Będzie git. Fajna. Fajna ta sukienka. Już mam w głowie wizję, że jedną sukienkę z mojej szafy podmieniam sobie na tą, na tę. Ale zaraz zobaczę. I to jest chyba bawełna nawet. Zobaczcie, jakie ma tutaj urocze frędzelki takie, jak to się nazywa? Pomponiki, o. Ślicznie to wygląda. No, to jest 100% bawełny. Fajna. No powiem Wam, że na lato byłaby jak znalazł. Muszę ją przymierzyć. No, ta sukienka jest bardzo ładna. Tutaj denerwują mnie te sznureczki, wiecie, które służą do powieszenia jej na wieszaku. Ale
jeżeli będę chciała ją sobie zostawić, to na pewno je urwę. Nie urwę, tylko odetnę oczywiście. Jest taka troszkę zbyt długa, powiedziałabym. Wolałabym, żeby była odrobinkę krótsza. Taka przed kolano, bo ona mi... Nie, no jest przed kolano. No to w sumie jest okej. W sumie jest okej, no. Tak sobie myślę, żeby ją sobie zostawić i w ogóle podmienić jedną sukienkę, którą mam w szafie właśnie na nią. Tamtej się pozbyć, a tą sobie zostawić. I myślę, że to będzie chyba dobry wybór. Dajcie mi znać, co sądzicie o tej sukience. Czy pasuje mi ten kolor, czy powinnam ją sobie zostawić. Jak zwykle jestem ciekawa waszego zdania i będę wdzięczna, jeżeli napiszecie. Kolejna rzecz to taki fajny, troszkę zabawny t-shirt. On jest... Tutaj w ogóle są jakieś okulary, marchewki, kaktus. Zaraz wam to pokażę z bliska, jak przymierzę. I ją też dorwałam w promocji. To jest rozmiar 36 i ona kosztowała tylko 37,99. Więc cena jest całkiem okej. Okay. No myślę, że fajnie wygląda. Rozmiar 36 łamane na 38. Będzie wypadała taka troszkę luźniejsza. Taka idealna, tak właśnie jak lubię. 100% bawełny. Dobra, zaraz zobaczycie w przebitce, jak w niej wyglądam. Powiem wam, że ta koszulka leży idealnie. Mogłaby być troszkę krótsza, ponieważ jak wiecie, ja lubię nosić wszystko włożone w spodnie, ale uważam, że nawet do takich ciemnych spodni nie włożona tutaj zapas wygląda naprawdę całkiem nieźle. Dajcie coś, co nie sądzicie. No, taka zabawna jest, no nie? Tutaj wiecie, jakiś kaktus, marchewka. Taka trochę dziecinna, ale myślę, że całkiem okej. Okay. Tutaj mam sukienkę, której kolory tak mi się spodobały. Ta zieleń z pomarańczem. Po prostu przepiękne połączenie kolorów według mnie. Nie wiem, czy wam też się tak podoba. No mnie tutaj coś po prostu absolutnie urzekło w niej. I to jest rozmiar 36 i ona kosztowała 99,99. Fajnie wygląda. Jest przewiązywana i taka lekko rozkroszowana, ale uszyta w ten sposób, że tworzą się plisy, więc wygląda to naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że taka kolorystyka będzie... No jakoś nie wygląda, no kurczę. No jakoś specjalnie nie wyglądam w niej. Chyba. No nie wiem, czy będę w niej dobrze wyglądać, ale sam materiał i wzory to mi się naprawdę podobają bardzo. Dobra, przymierzę oczywiście. Niesamowicie podoba mi się wzór tej sukienki. Po prostu jest mega i ma też bardzo, bardzo ładny krój. Przepiękne rękawki. Są takie bardzo, bardzo szerokie, ale układają się naprawdę ślicznie. Pasek jest tutaj tak wiązany. On tutaj wychodzi w ogóle z połowy tej sukienki, więc można go sobie przywiązać albo tu z przodu, albo z tyłu. Myślę, że fajnie to wygląda. I ona w ogóle jest taka rozkloszowana ładnie. Tak ładnie rozkloszowana. Przez to, że ma tutaj takie jakby pliski. Jest tak uszyta. Zobaczcie z bliska, jak to wygląda. O, i to się naprawdę prześlicznie układa. Ja dopiero teraz uświadomiłam sobie, że te czerwone kwiatki to są maki. Bardzo ładnie to wygląda. Chciałabym ją sobie zostawić. Dajcie znać, czy wam też się tak podoba. No, myślę, że jest taka naprawdę ładna. Bardzo, bardzo taka zwiewna. Na lato będzie idealna. Nie ma podszewki. To w sumie dobrze. Bo na lato im mniej, tym lepiej. Kolejna rzecz to czarny sweterek z takim wiązaniem tutaj na dekolcie. I to wiązanie jest dość gęste, więc nie będzie nam tutaj cały biust wystawał. Jeżeli ktoś nie lubi za dużo pokazywać, to myślę, że będzie ok. Tkanina jest prążkowatna. Więc wzięłam sobie tutaj ten najmniejszy rozmiar, 32 łamane na 36, bo wiadomo, że taka tkanina się rozciąga i rzeczywiście zobaczcie, ona się rozciąga bardzo, więc myślę, że rozmiar będzie jak najbardziej trafiony. On kosztował 99,99. Jest wykonany w 80% z wiskozy i w 20% z poliamidu. W dotyku taki, powiem wam, że no grubszy. Sprawia wrażenie takiego porządnego. No i ten sweterek jest super. I ja bym go sobie na 100% zostawiła. Tylko, że zobaczcie, jaki on jest długaśny. A ja naprawdę uważam, że sweter noszony tutaj tak na spodnie masakruje sylwetkę. Zwłaszcza taką, jak ja mam. 1,60 m to no niestety. Zresztą nawet jeżeli jesteście wyższe, to po co sobie skracać nogi optycznie. Więc ja bym tutaj musiała naprawdę dużo tego swetra włożyć w spodnie i no, wtedy tutaj odstaje tak na brzuchu, kiepsko to wygląda. Szkoda, że nie jest krótszy, bo sama ta góra myślę, że jest naprawdę bardzo ładna, pięknie wygląda i niby jest taki głęboki dekolt, ale jednak
te sznureczki są na tyle gęsto, że tutaj nie świecimy biustem. Tutaj jest bluzeczka, którą wzięłam z ciekawości, ponieważ ona ma takie czarno-białe paski i one tak jakoś się przeplatają. Jest asymetryczna, za chwilkę zobaczycie ją na mnie. Rozmiar 32 i jej cena to 89,99. Ale ona akurat wypada malutka i może mi prześwitywać na biuście. No trudno, ale to nic. Oczywiście przymierzę ją. No muszę ją pokazać po prostu na mnie, jak wygląda, bo tutaj te paski, tak wiecie, kiepsko wyglądają, kiedy pokazuję je w ręce. I ona jest wykonana w 95% z wiskozy, a 5% to jest elastan. O, coś takiego, ale oczywiście przymierzę. Dobra, rozgryzłam to, ale no nie mogę powiedzieć, żeby się jakoś chyba to tak dobrze układało, nie wiem. To chyba będzie wkurzające. Ja też tak nie za bardzo mogę barkiem ruszać, bo mnie coś boli, chyba krzywo spałam, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, to pod pachą źle się układa. Nie? Źle to wygląda. Dajcie znać, czy macie takie samo zdanie. Serio, nie wiem, jak to tutaj ogarnąć. Kiepsko. I tutaj mam już ostatnią rzecz. I to jest rzecz, którą dorwałam na przecenie za 44,99. Jest to koszulka, ale wiecie co, ona jest taka długa, że chyba będzie akurat taka fajna wymyślnia do leggingsów. Teraz sobie zobaczymy. Jest to rozmiar 32 łamane na 34. Ojej, nie jest długi. Ej, ale to jest dziwne. Dziwne, bo zobaczcie, na zdjęciu wygląda taka naprawdę na długą. I tu jest jeszcze napisane shirt długi, tył czarny. O, no dobra, no jestem tył dłuższy. No wiecie co, przymierzmy i zobaczymy, co tutaj z tego będzie. 95% wiskozy i 5% elastanu. Nie no, jak założyłam, no to jednak jest taka dłuższa. Zobaczcie, jest naprawdę całkiem długa. Nie wiem, dlaczego wydawała mi się taka krótka. No teraz to wydaje mi się aż za długa. Ale wiecie co, nie podoba mi się, jak tutaj układają się te sznureczki. One będą się układać dobrze, jeżeli ta bluzka będzie tutaj całkiem tak naciągnięta. Natomiast wiadomo, że przy noszeniu ona gdzieś tam będzie do góry migrować i wtedy to już nie będzie wyglądało dobrze. Więc ją chciałabym odesłać. Jeszcze pokażę wam, jak z tyłu wygląda to wiązanie, bo ono jest też z tyłu. Ja tutaj nie widzę za bardzo. Dobra, zobaczę sobie, jak będę oczywiście montować filmik. No i na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć tutaj jakieś inne sklepy, ubrania z innych sklepów bądź z lumpeksów, to oczywiście piszcie w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć. A ja już dzisiaj żegnam się z wami. Jak zwykle bardzo wam dziękuję za to, że obejrzeliście filmik. No i do zobaczenia już niedługo tutaj na kanale. Może jutro, może pojutrze. Pa!